Jestem w Zgierzu, na drodze krajowej 91. Kawałeczek sobie tutaj przez Zgierz, gdzieś w okolicy centrum przejedziemy. Oczywiście cały czas trzymam się drogi krajowej 91, więc nie mam nawigacji, ale według znaków nie powinno to stanowić jakiegoś większego problemu. Tutaj rozwidlenie drogi właśnie na Włocławek, drogi 91 i drogi 702 na Kutno. Gdybym chciał do Kutna jechać, to pojechałbym w prawo. Ja 91 jadę sobie, pojechałem w lewo w kierunku Włocławka. Zaczynałem nagranie, mieliśmy fajną dwujezdniówkę, dwa pasy, wszystko super. Zobaczcie, to super się skończyło. To jest miejsce, gdzie tak naprawdę dawniej, gdy nie było autostrady A1, gdy nie było żadnej alternatywy dla starej jedynki, bo droga 91 to jest stara droga krajowa numer 1, czyli droga, którą niegdyś się jeździło nad morze, to tak naprawdę tutaj kończyło się, można powiedzieć, dobre. Do Łodzi jechało się drogą dwujezdniową, drogą tak zwaną szybkiego ruchu, jak to niegdyś nazywano, tak zwaną gierkówką. Łódź, wiadomo, Łódź miastem jest dosyć zakorkowanym, więc, ale tak czy tak przez Łódź się, powiedzmy, jechało również dość szerokimi drogami, choć w Łodzi traciło się sporo czasu, w Łodzi było sporo korków, no wiadomo, normalna rzecz. Natomiast od Zgierza kończyła się dwujezdniówka, stąd praktycznie do samego Gdańska jechało się już taką właśnie drogą, jaką jadę teraz. Droga, która ma po jednym pasie w każdą stronę, a do Gdańska stąd, nie chcę przesadzić, ale jeszcze jest gdzieś około, no mi się 300, może trochę więcej, jak 300 km. Wyobrażacie sobie w takich warunkach jechać 300 km? Tak się kiedyś podróżowało nad morze. To jest taka moja, mój w pewien też sposób apel dla tych wszystkich, którzy nie doceniają tego, co przez ostatnie lata chociażby na naszych drogach się zmieniło. I tego, skąd dostaliśmy tyle pieniędzy na to, aby takie autostrady były, na to, abyśmy nad morze mogli dojechać w ciągu 6 godzin. Tak więc pomyślmy sobie o tym, popatrzmy sobie na to, jak się kiedyś podróżowało nad morzem. A co chwilę teren zabudowany i 50. Przejazd między województwem śląskim a Gdańskiem 12-godzinny, a nawet dłuższy, nie było nic niezwykłego. Tak to kiedyś, moi drodzy, wyglądało.